Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Jeśli S o współrzędnych minus 1 druga i 3 drugie jest środkiem odcinka AB i A ma współrzędne minus 1 trzecia i 2 trzecie, to zobaczmy, my musimy wiedzieć, że jak mamy dwa punkty, na przykład punkt A o współrzędnych XA, YA oraz punkt B o współrzędnych XB, YB, no i na środku między nimi mamy punkt S, to ten punkt S będzie miał współrzędne odpowiednio XA plus XB na 2 oraz YA plus YB na 2. To jest nasz punkt S. No i teraz zobaczmy. My mamy, czyli minus, nasz, powiedzmy, że szukamy tego punktu B. Punkt B oznaczmy, że ma współrzędne XB, YB. Wówczas możemy stwierdzić, że nasz środek, czyli minus 1 druga i 3 drugie, może być zapisane w ten sposób. Minus 1 druga to się równa nasze XA, tu jest XA, czyli zapiszmy, czyli minus 1 trzecia, dodać XB. XB nie znamy, to na razie niech to będzie XB na 2. I przez analogię 3 drugie to będą 2 trzecie plus YB na 2. Mnożymy razy 2 stronami, mnożymy razy 2 stronami. Zobaczmy, co powstanie. Powstanie nam minus 1 to się równa minus 1 trzecia dodać XB. I pod spodem mamy 3, to się równa 2 trzecie plus YB. No i musimy tutaj porozwiązywać, czyli przenoszę minus 1 trzecią na drugą stronę, przenoszę 2 trzecie na drugą stronę, czyli mamy XB to się równa minus 1 plus 1 trzecia, YB to się równa 3 odjąć 2 trzecie, czyli mamy 2 całe i 1 trzecią, to jest YB, a XB to jest minus 1 plus 1 trzecia, czyli minus 2 trzecie. Czyli nasze B będzie miało współrzędne XB, czyli minus 2 trzecie oraz YB, czyli 2 i 1 trzecią. Minus 2 trzecie i 2 i 1 trzecia. Zauważmy, że 2 i 1 trzecia to jest inaczej 2 razy 3, 6 plus 1, 7 trzecich. I tu jest odpowiedź A.